Dla nich to jedna z nielicznych w życiu okazja do przyjazdu do Polski, a do tego możliwość pogłębiania wiedzy o historii i nauka języka. Warunki do tego stwarza Letnia Akademia Kultury Języka Polskiego, w ramach której od kilkunastu lat do Głogowa przyjeżdża grupa młodzieży polskiej z Kresów. W tym roku do miasta zawitała dziewiątka młodych mieszkańców z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Bardzo piękne miasto. Bardzo dziękuję, że taka możliwość jest, bo zobaczyć to miasto historycznie, także dziękuję. Chodzę do polskiej szkoły, od dzieciństwa znam język polski, włącznie litewski i rosyjski też. To jest ciekawe doświadczenie, bo mogę poznać swoich rówieśników, którzy mówią po polsku, ale mieszkają w całkiem innych regionach, mają odmienną kulturę, ale łączy nas ta polskość. To jest bardzo ważne, dlatego że to pozwala utrzymać pewną jedność, kulturalną jedność Polaków na całym świecie, a już z tym się musimy pogodzić, że będziemy rozsiani na całym świecie. Już teraz nie wiem, ale pewnie jest 1/3 blisko Polaków mieszka poza granicami Polski, no i trzeba robić wszystko, żeby zachować z nimi łączność. Chcemy, żeby trafiała młodzież ze wszystkich środowisk polonijnych, ale wymagamy znajomości języka polskiego, przynajmniej podstawowej, w stopniu komunikatywnym. Chcemy też, żeby doskonalili znajomość języka polskiego i żeby upowszechniali ideę Letniej Akademii, że żyjemy w różnych krajach, jesteśmy Polakami, współdziałamy, współmieszkamy z Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami. To są też dzieci tej samej Rzeczypospolitej pierwszej, która pierwsza w Europie sprowadziła Unię Europejską, która na zasadzie dobrowolności zjednoczyła trzy narody: ruski, litewski i polski. I chcemy, żeby Zachód od nas się tego nauczył. Ci młodzi ludzie, którzy w niej uczestniczą, i Polacy stąd, ale też Polacy mieszkający poza granicami naszego kraju, biorą udział również w tych przedsięwzięciach kresowych. W ten sposób cały czas ta sprawa ma charakter taki bardzo wielowątkowy, to znaczy z jednej strony oczywiście jest to koncert, jest to radosna zabawa, poczucie wspólnoty, jakieś wspomnienia, dużo takich doznań artystycznych, z drugiej strony ciągle jest ten element jakiś edukacyjny, nienachalny, ale jednak edukacyjny i kulturowo wzbogacający. Na gości ze wschodu czekała seria wykładów. Wykład inaugurujący wygłosił Jacek Kubiak, autor wystawy Wypędzeni 1939, prezentowanej w Głogowskim Muzeum. Po kilku dniach pobytu w Głogowie młodzież, podobnie jak w latach poprzednich, wybrała się w wycieczkę po Polsce. Pierwszym przystankiem był Kraków. Nad Wisłą, to wszyscy wiemy, prawda? Zupełnie inaczej potoczyłaby się historia Polski, nie tylko Polski, pewnie połowy Europy, gdyby nie zatrzymał bolszewików w 1920 roku. Moi drodzy, i znowu, gdzie urodził się Piłsudski? W Żułowie, to nie jest niedaleko. Niedaleko, ale to jest... tak, ale jego matka pochowana jest na Rosie, na tym polskim. I jego serce również. I my tam będziemy. Właśnie, na Rosie, proszę przeczytać napis. To coś nowe, to coś to bliskie dla mnie, bo jestem Polakiem i chcę żyć tutaj, bo moi dziadkowie urodziły się w Polsce i bardzo ciekawe to dla mnie. Jestem bardzo dzięki za tę Letnią Akademię, że to jest dla mnie pierwszy raz, że ja taki wyjazd. Po Krakowie młodzież pojechała do Sanoka. Tam zwiedziła miejscowe Muzeum Budownictwa Ludowego. Thank you.
Najbardziej rozmawiamy z koleżankami z Polski, dlatego że chciałbyśmy poznawać język polski i rozwijać się. Będą oczywiście opowiadać o ekskursjach, o tej akademii fajnej letniej i moje wrażenie. Oczywiście. Później na uczestników 17. Letniej Akademii Kultury Języka Polskiego czekał Zamość. Młodzież obejrzała m.in. Rynek Wielki, Ratusz, Katedrę i Akademię Zamojską. Poznałam wiele fantastycznych osób, zobaczyłam miejsca, w których wcześniej nie miałam okazji być, na przykład Sanok, który bardzo mi się podobał. Skansen był galicyjski, po prostu cudowny. Dzisiaj jesteśmy w Zamościu, jest tutaj bardzo ładnie. Jestem po prostu zachwycona i cieszę się, że miałam taką szansę tu być. W przyszłym roku chciałabym poduczyć się lepiej języka polskiego, dowiedzieć się jeszcze więcej o historii Polski, o języku, o kulturze, wgłębić się w to wszystko. Na trasie wycieczki nie mogło zabraknąć wizyty w stolicy Polski, w Warszawie. Młodzież zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego i Sejm. Wszyscy Polacy, którzy mieszkają poza granicami Polski, są dziećmi Matki Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego że ja tutaj jestem, żeby powiedzieć coś nowego, poznać dla to mnie ważne wydarzenie. Po prostu bardzo podobało się mi tutaj. Nigdy nie byłam u nas w Kijowie, w Dumie, nigdy. A tutaj już byłam, teraz. Finał tegorocznej wycieczki miał miejsce w Wilnie. Przewodnik oprowadził młodzież m.in. po Ostrej Bramie, Placu Ratuszowym, Kościele Świętego Ducha, Uniwersytecie Wileńskim i Cmentarzu na Rossie. Ołtarz kryształowy. I rzeczywiście ten ołtarz był wykonany za granicą i był tutaj wieziony do Wilna, był wieziony statkiem, ale niestety, wiecie, ten statek wraz z tym ołtarzem kryształowym zatonął. I też niestety pałac umiera wcześniej niż skończono zdobić kościół, także bo powtórnie były zostawione pieniążki na wykonanie tego ołtarza, ale no niestety, wiecie, jego następcy na coś innego przeznaczyli te pieniążki i ołtarz kryształowy nie stanął. Chciałabym tutaj wrócić, jest bardzo miła atmosfera. Wszyscy, no, poznajemy się przede wszystkim z Polakami, którzy tutaj mieszkają, którzy są dumni z tego, że byli tam w Polsce u nas i zwiedzili nasze polskie miasto. Cieszę się bardzo, że mogę zobaczyć takie miasto i wiele pamiątek właśnie polskich. Nigdy nie byłam za wschodnią granicą Polski, więc jest to dla mnie wielkie przeżycie zobaczyć, jak tutaj jest. Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego była z pewnością ciekawą oraz wyjątkową lekcją dla każdego uczestnika. W
Do rodziców powiem, że było bardzo ciekawie. Dowiedziałam się dużo ciekawostek. To było bardzo ciekawe doświadczenie porozmawiać z osobami, które dopiero uczą się języka polskiego, ale są tak samo jak my Polakami, tylko mieszkają w innych rejonach świata. Przypominaliśmy najlepsze tradycje polskiej historii i staraliśmy się pobudzić dumę wśród młodych Polaków z różnych stron i dzisiaj już różnych krajów Europy. Dumę z bycia Polakiem i związek z tradycją, kulturą, historią Polski. I choć przyszedł moment rozstania, to młodzi uczestnicy wracali do domów z bagażem miłych wspomnień i nowymi znajomościami.